Witajcie, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie pojazd elektryczny. Ale nie budujemy pojazdu elektrycznego, tylko z pojazdu elektrycznego, jakim jest hulajnoga 24-woltowa, zbuduję elektrownię wiatrową. Wiem, że to jest filmik jak na ten kanał dosyć nietypowy, natomiast potrzebny jest prąd, a wiatr wiać wieje. Solar zamontowany, jak wiecie, bardzo dobrze energię daje. Sprawdza się, ale musi być słońce, musi być pogoda wieczna i tak dalej, ale tego tematu nie będziemy poruszali, bo każdy żyć musi. Natomiast zajmujemy się, jak zbudować elektrownię wiatrową, tak zwaną amerykankę, która będzie się kręciła i wytwarzała energię. Do tego celu wykorzystam koło, jest to koło z hulajnogi 24-woltowe o mocy 250 W. Nie wady, ile ma wady, tego nie wiem, ale ma 25 W. Kółko będzie musiało być mocno zmodernizowane. W każdym bądź razie takie kółeczko mam i ono dosyć tyle energii da, żeby zaspokoić moje potrzeby. W takim kółeczku co się znajduje? Znajdują się trzy przewody. Jest to silnik BLDC, czyli magnesy stałe, bezszczotkowy, trójfazowy, także tak jak widzicie to są trzy fazy. I oprócz tego tu są jeszcze przewody, które lecą do zasilenia kontaktronów i wyjścia kontaktronów ze względu na to, że hulajnoga potrzebowała informacji, z jaką prędkością koło się obraca, żeby go wysterować, żeby hulajnoga nie pojechała ani za szybko, ani za wolno. Także już wiecie na początku, że będę wykorzystywał silnik 24-woltowy z hulajnogi. Jest to przednie koło, które zasilało i spokojnie dorosłą osobę mogło uciągnąć. Dobra, nie zatruwam, biorę się za rozebranie takiego kółka. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to spokojnie, nie będę Was naciągał na czas, ale będę Wam pokazywał w miarę po kolei, co tam ewentualnie u mnie, jak to wygląda. Dobra, biorę się za odkręcenie tych śrubeczek dookoła. Wtyczki oczywiście będę musiał również obciąć, bo one będą już mi niepotrzebne. I muszę się dostać do wirnika wewnątrz, dlatego że muszę wytłumaczyć każdemu i sam sobie zrobić przeróbkę. Ale do tego za chwilę się odniosę, także spotykamy się za chwilkę. I spotykamy się oczywiście już po chwili. Tak jak widzicie, cały napęd został zdemontowany, rozebrany. Tak wygląda to w środku, magnesy stałe. Tylko jak będziecie demontowali takie coś, to uważajcie na palce, bo naprawdę wyjęcie tego wirnika z wewnątrz jest naprawdę uciążliwe. Żeby się Wam coś tam nie wypsnęło, bo sobie przyszczypiecie skórę palca. No i przede wszystkim, po rozebraniu takiego czegoś, pamiętajcie, żeby to położyć w czystym miejscu, żeby Wam się tu opiłki nie poprzyklejały, bo ręczę, że mało kto tych opiłków by się pozbył, gdyby one tu tak naprawdę powpadały. A miałyby gdzie się i czego trzymać. Dobra, kółeczko odpada, więc kółeczko odkładamy. Oprócz całego ustrojstwa mamy również dekielek. Wszystko jest założyskowane i mamy wierniczek. I teraz od razu, jak jesteśmy przy tej części tutaj tego dekielka, to od razu powiem Wam rzecz taką. Ze względu na to, że ten dekielek wykonany jest z naprawdę bardzo cienkiego materiału i ten materiał nie do końca chce się spalać, mimo że jest to aluminium, będziecie musieli, jeżeli już będziecie chcieli zrobić, udać się do kogoś, kto ma tokarkę, by Wam zwymiarował takie kółeczko i wykonał po prostu takie kółko z materiału, z którego będziecie potem zadowoleni, czyli z jakiegoś twardego stopu. Może być to nierdzewka, może być to jakaś stal. Ja udałam się akurat do kogoś, kto mi z nierdzewki wykona, by było to może nie tak trwalsze, bo stal przy tej średnicy spokojnie wytrzyma, natomiast zależy mi na tym, żeby to nie korodowało na warunkach zewnętrznych, bo jak wiecie, to będzie pracowało sobie na zewnątrz gdzieś na dachu. Także takie kółeczko będziecie musieli wytoczyć. Łożysko możecie sobie wyprasować spokojnie. I cóż, odkładamy to. Przechodzimy do zagadnienia następnego.
To, co będziecie musieli tutaj zmodernizować, to będziecie musieli zrobić to tak. Te czujniki halotrony, które są trzy zamontowane tutaj, praktycznie rzecz biorąc, je można powycinać. Tutaj można je powycinać. Tak samo i przewody, one są nam tutaj zbędne, niepotrzebne. Tak jak widzicie, moja wtyka już została obcięta, bo inaczej nie ma możliwości, żeby coś potem z tym robić. Także generalnie te halotrony trzy są nam niepotrzebne. A z tej strony mamy uzwojenia, które trzeba będzie przewinąć. Nie potrzeba tutaj jakiejś bardzo dużej wiedzy, tylko potrzeba troszeczkę poświęcenia. Miernik do ręki, lutownica. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy, to ja Wam od razu teraz wytłumaczę. Jest to silnik, który ma układ. O, żebyście Wy to widzieli. Tutaj teraz będzie widać. Jest to układ w gwiazdę. Czyli tu lecą sobie uzwojenia. Tu leci sobie uzwojenie. I tu leci sobie uzwojenie. I te trzy przewody grube, które są tutaj, zielony, żółty, niebieski, to są te trzy przewody tutaj. Nazwiemy sobie te przewody A, B, C. Ale musimy zdawać sobie sprawę jedną taką, że tutaj uzwojenia są niepuszczone jednym drutem. Żeby taki silnik miał dużo mocy, wytrzymywał duży prąd, bo jak wiecie, hulajnoga czasem stawia przed sobą pole do pokonania, jeżeli osoba jest jakaś cięższa, czy powiedzmy dorosła, i ona musi to uciągnąć. I tak jak tutaj wewnątrz, już policzyłem, jest 7 przewodów, czyli tu, ja może sobie to przybliżę, żebyście Wy to widzieli. Aha. Tutaj każde to uzwojenie wykonane jest z 7 drutów. Czyli tutaj lecą sobie po 7 drutów puszczonych równolegle. No właśnie, czyli każde uzwojenie od środka tutaj, tej gwiazdy, ma po 7 drutów. A Wy co będziecie musieli zrobić? Będziecie musieli wykonać takie coś. Tu sobie zrobimy uzwojenia. Ja zrobię to na podstawie 3, bo nie chcę kartki tutaj powiększać. Mamy 3. Nieprofesjonalnie to rysuję. Ale Wy mi to chyba musicie wybaczyć. Albo wybaczycie, nie? No właśnie. I teraz co trzeba zrobić? Jak macie równolegle puszczone, te uzwojenia musicie powyplatać sobie tutaj, porozpinać, rozlutować. Tylko nie wycinajcie sobie tych drutów, żeby Wam się nie okazały, że są za krótkie. Do tych uzwojeń tutaj, czyli ABC, przychodzą te przewody właśnie trzy, tak jak powiedziałem, żółty, zielony, niebieski. Mówimy oczywiście mowa o tych przewodach grubych. Więc te uzwojenia będziecie musieli po rozpinaniu, czyli rozlutowujecie sobie uzwojenia i one Wam tworzą wtedy oczywiście 7 uzwojeń. Tu jest 7, w każdym jest 7, ja zrobiłem to na 3, żeby było łatwiej. Ale generalnie robicie tak. Tu jest początek Waszego uzwojenia. Znajdujecie koniec. Koniec tego uzwojenia łączycie z początkiem uzwojenia następnego. I robicie to samo w następnym przypadku, czyli koniec uzwojenia drugiego łączycie z początkiem pierwszego. Po prostu musicie miernikiem sobie namierzyć punkt A, A1, B, B1, C, C, C1 na przykład. I w ten sposób uzyskaliśmy po połączeniu układ nierównoległy, bo tak jak wiecie tutaj te uzwojenia leciały równolegle, czyli one były połączone do kupy. Każdy przenosił ten sam prąd według prawa Joule'a, natomiast w tym układzie tutaj mamy już układ szeregowy. I tutaj mamy początek uzwojenia, tutaj kropeczka, będzie koniec. I to samo robimy tutaj, czyli koniec, koniec tego uzwojenia, żebyśmy w tą samą stronę zrobili. Tu mamy kropeczkę, czyli tu się kończy, łączymy tak. I tu łączymy tak, czyli robimy układ szeregowy. Mamy jeden koniec, drugi koniec. I dokładnie robimy to samo sobie tutaj. Czyli jeżeli tutaj będziemy mieli początek, to koniec łączymy z początek z końcem, znaczy się
czy koniec z początkiem, jak to by było wygodnie do przyjęcia, i w ten sposób uzyskaliśmy tutaj punkt do podłączenia. Może te kropeczki są tutaj niepotrzebne, żeby niepotrzebnie w nim brudzić. W każdym razie uzyskujemy układ szeregowy 7 uzwojeń, czyli 7 uzwojeń będzie jedno za drugim podłączone i to coś łączymy sobie do punktu wspólnego, czyli początek mamy tu, początek mamy spięty tu, początek mamy spięty tu i dalej mamy układ gwiazdy, tylko że w układzie szeregowym są uzwojenia nierównoległe, bo tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, są uzwojenia, one są równolegle spięte, czyli leci sobie po 7 takich drucików połączonych, więc one nie mogą w ten sposób być, tylko musi być układ szeregowy. Początek z końcem, czy koniec z początkiem. I do punktu wspólnego i te wszystkie tutaj na początku łączycie i w ten sposób uzyskaliśmy tutaj punkt A, na przykład punkt B i punkt C. Tutaj już nie gra roli, które będzie jak nazwane, w każdym bądź razie uzyskaliśmy 3 punkty wyjściowe i środkowy punkt gwiazdy. Także takie coś trzeba będzie zrobić tutaj z tego uzwojenia. Ja sobie uzwojenia poprzepinam, porobię jak książka pisze, opaskami pościskam. Co prawda rzecz jest jaka, ten wirnik, bo mówię, a wy tego nie widzicie, on będzie rzeczą niepracującą. Co znaczy niepracującą? Ten wirnik będzie pracę wykonywał, ale nie obrotową. On będzie stał. On będzie zamocowany w ten sposób, tak jak my go widzimy, przewodem w dół, a będzie się kręciło całe kółeczko względem niego z magnesami. Dobra. Chwilę mi zejdzie. Niestety uzwojenia będę musiał poprzepinać. Będę się musiał udać do ślusarza, żeby wytoczyć kółeczko. Później pospawać. Wszystko do kupy. W każdym razie spotkamy się już, jak wykonam całość i będziemy robili testy. Co nam to dało, co z tego nam wyszło. A, i teraz pytanie takie, może nie pytanie, tylko odpowiedź. Ktoś mi zada pytanie, po co w takim układzie robić układ tutaj, układ szeregowy, skoro uzwojenia są prawidłowo odpięte i silnik powinien dawać 24 V. Oczywiście, on 24 V Wam da, tylko że przy określonych obrotach. A tutaj rozchodzi się o to, że jeżeli to będzie elektrownia wiatrowa amerykanka, to ona powinna być z silnikiem czystą, z turbiną wolnoobrotową, czyli ona się kręci, ale powoli, bo to nie rozchodzi się o to, żeby to coś się kręciło bardzo szybko, bo w takim układzie takiego wiatraka nie rozpędzimy bardzo szybko, a rozchodzi się o to, żeby on powoli kręcąc się dawał nam już napięcie, tak jak nas interesuje. W moim przypadku regulator będę zakładał 12-voltowy, akumulator będzie ładowany 12-voltowy, dlatego zależy mi na tym, żeby on powoli kręcąc się na wietrze, a wiecie, że wiatry ostatnio są bardzo często, nawet i w lecie są mocne wiatry, więc tutaj spokojnie takie coś kręcąc się nawet kilka godzin, powiedzmy, niech się pokręci taki wiatrak w ciągu dnia, to tyle energii zgromadzi, że będzie można spokojnie użyć oświetlenie jakieś do tego LED-owe czy cokolwiek jeszcze innego. Dobra, biorę się za przeróbkę, robótkę i spotykamy się już, jak będę całość składał. Do zobaczenia. I spotykamy się już po długiej, długiej naprawdę chwili. Teraz Wam pokażę, co zostało wykonane. To jest ten silnik, który widzieliście oczywiście ze ściętą oponą. Dolny dekielek został wyspawany. Poprzeczki ramiona zostały już również przyspawane. Ramion jest 6. Jakby ktoś potrzebował budować, to Wam powiem. Z mojego tutaj doświadczenia wykonałem, czy na moim doświadczeniu wykonałem 6 ramion po 25 cm. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka. Tutaj do tych ramion, może w tym momencie tego nie widać, są przyspawane płaskowniki. Do tych płaskowników będą przykręcone łopaty. Łopaty oczywiście wykonane z rury PCV. Jest to przecięta rura PCV 110, wygięta z jednej strony, tak jak widzicie, żeby troszeczkę większy zasób tego wiatru wpadał. No i teraz bardzo ważna rzecz jest taka, jeżeli robicie na takim samym silniku, ja oczywiście wyspawaną mam tutaj taką podstawę, na której cały ten wiatrak jest przykręcony, bo jak wiecie, to jest koło, które posiada oś. I bardzo ważna jest rzecz taka, żeby ten silnik kręcił się w tą stronę, czyli łopaty muszą być zamontowane tak, czyli nie tą stroną,
Czyli nie tak, tylko łopaty muszą być zamontowane tak. A teraz dlaczego? Jest to bardzo ważne, aczkolwiek nie jest do końca, jeżeli wy rozwiążecie to inaczej. Regulator, który posiadam tutaj, ten regulator, który jest, to jest regulator typowy do elektrowni wiatrowej. 12 bądź 24 V automatycznie rozpoznaje napięcie akumulatora. Tak jak widzicie, napięcie w tym momencie jest 0,0. Miernik jest tylko podłączony tutaj pod trzy fazy, czyli te trzy fazy, które wychodzą z wiatraka. A dlaczego mówiłem, że jest ważne, by w tym kierunku się kręciło, a nie w drugim? Ten moduł jest inteligentny, daje możliwość startu swobodnego wiatrakowi, czyli jeżeli jest wiatrak nieobciążony, a nie jest obciążony, swobodnie może wystartować, jakby tego obciążenia nie było. Moduł mu daje taką możliwość, by on swobodnie mógł wystartować, bo gdyby taki regulator na dzień dobry obciążał wyjście tutaj tego modułu, który jest, to wiatrak po prostu działałby najnormalniej w życiu na zwarciu i nie mógł wystartować. Także on swobodnie sobie wystartuje. Regulator PWM, który jest zamontowany wewnątrz, jak uznaje, że napięcie jest wystarczające, żeby mógł ładować akumulator 12-woltowy, w ten czas zaczyna małym prądem akumulator ładować, ale jak widzi, że opór stawiany przez moduł jest wyższy niż możliwość kręcenia się wiatraka, to on ten prąd ładowania najnormalniej w życiu zmniejsza. Ale sytuacja jest jeszcze jedna, bardzo ważna. Hamowanie tego silnika. Hamowanie występuje kiedy? Kiedy na przykład taka turbina rozpędzi się do wyższych obrotów, które są oczywiście niepotrzebne i bardzo byłyby niebezpieczne dla wiatraka, który mógłby się uszkodzić. Ładujący na przykład akumulator 12-woltowy, jeżeli uzyska około 14,5 V, mówię około, bo tolerancje wiadomo są we wszystkich regulatorach, to on automatycznie, rozpoznając, że jest 14,5 w instalacji, zaczyna ten silnik hamować. Czyli on swobodnie, kręcąc się, zaczyna być wyhamowywany po to, by nie dał tego prądu, tego napięcia wyższego, by nie uszkodzić samego siebie, czyli żeby ta siła ośrodkowa nie rozdarła łopat. Akurat u mnie łopaty są długości 50 cm. Na prototypie wystarczyło. No i teraz tak, pokażę wam bez akumulatora. Postawię miernik, żeby to widać było oczywiście. I teraz wam pokażę. Będę się starał kręcić bardzo powoli tym wiatraczkiem. Mówię tu już powoli na to wiatrak, dlatego że zaczyna nabierać wyglądu. Będzie słychać jakieś chrobotanie czy coś? Oczywiście, że będzie. Oj, coś mój mierniczek nie łączy. Albo się zawiesił. A kurczę, wyskoczyła sonda. Wyskoczyła jedna sonda na minusie. Moje niedopatrzenie. No dobra, swobodnie sobie zaczynam kręcić. I zobaczcie, powoli kręcąc się mamy 3 V. Co to jest 3 V? Nic. Ale delikatnie zaczynam przyspieszać. I w tym momencie kręcę bardzo powoli. Mam już 8 V. 9. Delikatnie bardzo przyspieszam, żeby nie kręcić bardzo szybko. Mamy już 12, prawie 13 V. W tym momencie akumulatora nie ma, czyli to napięcie skokowe, które będzie chwilowe. Oto już słychać, jak silnik jest hamowywany przez regulator tym stukaniem. Także widzicie, ponad 13 mamy, ale będę musiał dopiąć do tego akumulator. Jednocześnie automatycznie zobaczycie, że pojawi się napięcie już stałe. Bez wiatraka kręcącego się. Tu jest akumulator, widzę, który jest totalnie trup rozładowany. Miał być rozładowany tylko chwilowo, ale wyszło jak wyszło. Dobra, i teraz zobaczcie. Poczekajcie. Może on po prostu nie łączy. Nie, jest ok.
On po prostu nie łączył na jednej żabce. Zaczynam kręcić. Tak jak widzicie, on jest, akumulator jest rozładowany. Już mamy 13 V, a dopiero zacząłem kręcić. Będę musiał sobie przytrzymać tutaj stolik. Także widzicie, chwilę kręciłem, a napięcie już mieliśmy dochodzące prawie do 14 V. Wiem, że niewygodnie jest to na filmie pokazywać i kręcić palcem wiatrak, ale niemniej jednak widzicie, że swobodnie wiatrak się kręcący, a nawet w tym momencie już zacznie przekraczać 12 V. Czyli ładowanie spokojnie po uzyskaniu 13 V już się rozpocznie, bo mamy w tym momencie już 13, a wiatrak naprawdę powoli się kręci. Dobra, nie zatruwam waszego czasu, bo chwilę zeszło na moim tłumaczeniu. Biorę się za założenie łopat i oczywiście jak już wiatrak będzie zamontowany na dachu, to wam przedstawię i pokażę, że to faktycznie działa, choć widzicie, że to już w tym momencie działa. Prototyp wygląda tak, jak wygląda. Tak jak widzicie, z nierdzewki zostały wykonane ramiona, z druta zostały wykonane boki, płaskowniki, no i oczywiście leżące rurki, które już w tym momencie czekają na założenie. Także do zobaczenia, jak będę odpalał. Na razie.